Od momentu upadku żelaznej kurtyny powstanie warszawskie zmieniło dla nas Polaków znaczenie. Spór między tymi, którzy uważają, że powstanie było błędem, a tymi, którzy sądzą, że był to heroiczny czyn, jest wciąż żywy, ale pierwsi z nich zyskali wyraźną przewagę. Co pani o tym sądzi? Myślę, że powody takiej sytuacji są dość oczywiste. Zatajenie historii powstania przez Stalina i komunistów po wojnie sprawiło, że niemożliwa była otwarta dyskusja na ten temat. Dlatego też wraz z upadkiem komunizmu wahadło tak bardzo przechyliło się na drugą stronę, że wszystko, co zrobiło AK, uznawano za bohaterskie. Krytyczne stanowisko nie mogło wówczas zaistnieć. Myślę, że aktualna debata jest bardzo zdrowa. Dobrze, że ktoś mówi, ale spójrzmy na to w ten sposób, z innej perspektywy. Sądzę, że taka debata w duchu anglosaskim jest czymś bardzo ważnym. Na pewno to dużo zdrowsze niż czasy powojenne, kiedy nie można było mówić o powstaniu. Z jednej strony mamy wspomniany spór, z drugiej zaś niewątpliwie powstanie stało się w ostatnim czasie czymś bardzo ważnym dla Polaków. Może nawet czymś w rodzaju mitu założycielskiego współczesnej Polski. Jak według pani wyglądałaby sytuacja Polski w 1945 roku, gdyby nie doszło do powstania? To zależy. Pierwotny plan zakładał wykorzystanie 300 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, tworzących tę niesamowitą organizację podziemną, której celem było wówczas przeciwstawienie się przypartym do muru przez Armię Czerwoną Niemcom. Powstanie mogłoby wyglądać jednak zupełnie inaczej. Pierwotnie nie miało się ono przecież odbyć wcale w Warszawie. Bór Komorowski mówił o tym jeszcze w lutym 1944 roku. Zmiany zaszły w ostatniej chwili pod wpływem operacji Bagration, kontrofensywy Waltera Modela na peryferiach Warszawy, a także zamachu na Hitlera z 20 sierpnia. To splot tych wszystkich okoliczności sprawił, że podjęto decyzję o powstaniu w Warszawie. Gdyby sytuacja wyglądała inaczej, AK na pewno podjęłaby jakieś działania, ale trudno powiedzieć, jaki miałoby to wpływ na kształt powojennej Polski. Polacy niewątpliwie mieli prawo do dumy i nadal je mają ze swej podziemnej armii, ale być może nie stałaby się ona przyczyną do takiej tragedii, brutalności i zniszczenia, gdyby powstanie odbyło się poza Warszawą. A czy sądzi pani, że gdyby powstanie nie wybuchło, Polska miałaby szansę na odzyskanie prawdziwej wolności po zakończeniu wojny? Polska znajdowała się w tragicznym położeniu, między dwiema najstraszniejszymi dyktaturami w historii Europy. Powstanie miało być w istocie symbolicznym gestem. Polska nie posiadała takich sił, by przeciwstawić się Hitlerowi czy Stalinowi, a tym bardziej im obu. Powstanie było więc próbą, by pokazać sojusznikom i Sowietom, że Polacy mają prawo do swojej ojczyzny i że nie powinno się nimi rządzić z Moskwy czy Berlina. Ale Polska nie miała realnych szans na wolność. Wszystko zależało od decyzji Stalina, a ta była oczywista: przejąć władzę i ukształtować powojenną rzeczywistość w Polsce zgodnie z własnym wyobrażeniem. Czy sądzi pani, że powstanie wybuchło za wcześnie, że gdyby poczekano 2 tygodnie, jego wynik mógłby być inny, że mogłoby wówczas nie dojść do krwawej łaźni? Wspomniałam wcześniej o trzech zasadniczych sprawach, o których piszę w swojej książce, odbiegając od tradycyjnych analiz powstania. Po pierwsze, to sukcesy Armii Czerwonej, po drugie, kontrofensywa Modela nad Wisłą, a po trzecie, konsekwencje zamachu na Hitlera, czyli m.in. wzrost pozycji Himmlera. Hitler pozbawił bowiem władzy swoich generałów i z wielką szkodą dla Warszawy osadził na czele Himmlera.
Dowództwo AK nie posłuchało Iranka Osmeckiego, który ostrzegał, że dywizje Göringa wracają z Włoch, sprowadzani są żołnierze z Rzeszy, Norwegii i innych okupowanych terenów Europy, więc było oczywiste, że coś się dzieje na linii frontu. Iranek Osmecki przestrzegał Bora, by zaczekać i zobaczyć, co zamierzają Niemcy. Niektórzy oficerowie AK się z nim zgadzali, inni twierdzili, że to tylko posiłki, których zadaniem jest odeskortowanie drugiej armii do Niemiec. Według mnie, gdyby zaczekali choć kilka dni do momentu, gdy rozpocznie się kontrofensywa Modela, reakcja Sowietów, którzy zaangażowali się w kilkutygodniowe walki z armią Modela, mogłaby być zupełnie inna. Ale nie ma żadnych dowodów, żeby powiedzmy 14 sierpnia przykładowo Czujkow rozmawiał ze Stalinem i twierdził, że wciąż może okrążyć Warszawę. Bo plan musiał zakładać okrążenie Niemców tak, jak to zrobiono w Witebsku, Mińsku i w miastach na wschodzie Polski. Najlepszym momentem na wzniecenie powstania byłby ten, w którym Sowieci okrążyliby Warszawę i zaczęli walki z Niemcami. Dokładnie tak stało się przecież w Wilnie. A czy wydaje się pani, że ktoś, przykładowo Brytyjczycy albo Sowieci, powinien był pomóc AK, czy też było to niemożliwe lub politycznie irracjonalne? Weźmy aliantów. Wywodzę się z zachodniej tradycji i zdaję sobie sprawę, że nie zrobiono nic i nie interesowano się tym, co dzieje się w Polsce, ale nie dotyczy to tylko powstania. Alianci nie bombardowali przecież trakcji kolejowej prowadzącej do Auschwitz. Na wschód od Berlina wiedziano, co się dzieje, ale nie mówiono o tym głośno. Można było zrobić wiele rzeczy. To wstydliwy rozdział w militarnej historii aliantów. Łatwo jednak zrozumieć powody takiego podejścia. Jedynym pragnieniem Churchilla było wówczas pokonanie Hitlera. Myślał, że kiedy to się stanie, wszystko potoczy się dobrze. Dowództwo AK, dzięki Karskiemu i innym, zdawało sobie sprawę, że alianci nie zamierzają im pomóc. Brak spadochronowych zrzutów wynikał bezpośrednio z dyrektywy Churchilla. Jeśli spojrzeć na to z czysto wojskowego punktu widzenia, bez emocji, to wziąwszy pod uwagę fakt, że Stalin nie zezwolił aliantom na wykorzystanie swoich baz lotniczych, trzeba powiedzieć, że pomoc Sowietów to zupełnie inna opowieść. Any amount of that kind of airdrops would have really changed the course of the uprising very much. They might have helped a little bit, but not. Oczywiście kontrofensywa została powstrzymana w pierwszych tygodniach sierpnia, ale Stalin wykorzystał ją jako wymówkę, by nic nie zrobić. Czekał. Dla niego sytuacja była bardzo dogodna. Niemcy wrócili, by wybić AK-owców, których i tak chciał się pozbyć, bo przecież zamierzał kontrolować Polskę po wojnie. Stalin jest winny w dużym stopniu. Gdyby zaatakował wcześniej swymi ogromnymi siłami, mógłby oczywiście okrążyć Warszawę i zatrzymać powstanie dużo, dużo wcześniej. Nie chciał tego zrobić z powodów czysto politycznych. Jedno z głównych pytań w Warszawie 1944 brzmi, dlaczego Niemcy chcieli zniszczyć miasto? Dlaczego to zrobili? Jaki był ich cel? To bardzo skomplikowane pytanie, najważniejsze w całej książce. Dlaczego, gdy wojna została przegrana, co Hitler i Himmler zapewne wiedzieli, z taką mściwością zniszczono miasto i zabijano jego mieszkańców? Odpowiedzi jest kilka. Pierwsza brzmi tak, że Hitler i Himmler nienawidzili Warszawy i wykorzystali powstanie jako pretekst, by ją zniszczyć. Ale nienawiść Hitlera nie dotyczyła jedynie Warszawy. Gdyby wygrał wojnę, zmiótłby z powierzchni ziemi Mińsk, Leningrad, Moskwę i 30 milionów Słowian. Niestety, w tym przypadku Hitler miał okazję, by wcielić w życie ten szalony plan unicestwienia całego miasta. Był przy tym na tyle szalony, że to zrobił.
Druga odpowiedź jest mniej oczywista i nie ma nic wspólnego z szaleństwem. Gdy wybuchło powstanie, Hitlera pochłaniała obsesja na temat rewolucji w 1918 roku. Nie chciał, by doszło do jakiegokolwiek buntu na ziemi należącej do Rzeszy. Rozkaz, by zabijać dzieci, kobiety, cywili, wszystkich, miał być więc przestrogą dla reszty Europy. Chciał pokazać Holendrom, Norwegom, Rumunom, ale i Niemcom, co się z nimi stanie, jeśli ośmielą się wystąpić przeciwko niemu. Wiemy to stąd, że 6 sierpnia spotkał się z Antoniescu przy Wilczym Szańcu w Prusach Wschodnich. Pokazał mu zdjęcia z Warszawy, zdjęcia masakry. I w jednym ze swych wybuchów wściekłości, Antoniescu opisuje to dokładnie, wrzeszczał, że to stanie się ze wszystkimi, którzy mu się sprzeciwią. Po spotkaniu Antoniescu cały dygotał i oznajmił tureckiemu dyplomacie, że Rumuni nie mogą odstąpić od sojuszy z Niemcami, a poważnie rozważali wyzwolenie się z uścisku Hitlera. Stwierdził, że nie mogą tego zrobić, bo czeka ich rzeź. Oczywiście nie miało to wielkiego znaczenia, bo kilka tygodni później Antoniescu i tak zostawił Niemców samym sobie. Ale pokazuje to, że w działaniu Hitlera nie tkwiło jedynie szaleństwo, lecz także polityczna motywacja. Trzecim elementem układanki był Himmler, który chciał dowieść, że jest wielkim wodzem, którym oczywiście nie był. Jego decyzje trudno określić inaczej niż katastrofalnymi. Himmler był jednym z najbardziej brutalnych i odrażających ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Siły, które sprowadził do Warszawy, były wprawdzie nieudolne, ale przy tym krańcowo okrutne. Wykonywały polecenia Hitlera bez szemrania, ale ostateczna wina spada w dużej mierze na Himmlera. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, co Hannah Arendt określiła mianem banalności zła, ale muszę zapytać o to, dlaczego niemieccy żołnierze byli tak okrutni wobec warszawiaków. Stoją za tym bardzo konkretne historyczne przyczyny. Ludzie, z którymi rozmawiam w Warszawie, mówią, że Niemcy byli okrutni, po prostu byli tacy w trakcie wojny. Ale faktem jest, że z powodu sukcesów operacji Bagration i kontrofensywy Modela, oddziały typu Waffen-SS, nie twierdzę, że byli to mili goście, ale to byli profesjonalni żołnierze, zajęte były walką na froncie, podobnie jak dywizja Geringa czy 19. Dywizja Pancerna, które walczyły z Armią Czerwoną. To pozostawiło lukę dla Hitlera, który, jak wspomniałam, chciał się wykazać jako dowódca. Sprowadził tu ludzi, którzy z powodu okupacji Białorusi przez Sowietów nie mieli żadnego zajęcia. Fontenbach Zelewski, jeden z największych zbrodniarzy wojennych, kształcił się w sztuce zabijania na Białorusi przez 2,5 roku. Mordował partyzantów, cywili, Żydów, wszystkich, którzy wpadli mu w ręce. Wówczas siedział sobie w Sopocie, obserwował morze i pisał listy do żony, w których skarżył się, że nie ma nic do roboty i się nudzi. Chciał się czymś zająć, ponieważ wierzył, podobnie jak wielu innych Niemców, że wojna zmieni się z walki przeciwko aliantom z Zachodu w walkę Amerykanów, Brytyjczyków i Niemców przeciwko Armii Czerwonej. To oczywiście była mrzonka i kompletna bzdura, ale on naprawdę w to wierzył. Pragnął jednak czymś się zająć, więc gdy zadzwonił do niego Himmler i poprosił go o pomoc, mówiąc, że w stolicy Polski zrobił się niezły burdel, Fontenbach Zelewski był zachwycony. A kogo wezwał na pomoc? Między innymi brygadę Die Levangera, karny batalion, być może najbardziej brutalny w całej wojnie, tworzony przez psychopatycznych morderców. Kto jeszcze pojawił się w Warszawie? Na przykład Bronisław Kamiński, który próbował na wschodzie założyć coś w rodzaju rosyjskiego antystalinowskiego państwa. Kiedy Armia Czerwona zepchnęła go na wschód, sytuacja stała się dla niego beznadziejna. Jego żołnierze byli zupełnie zdemoralizowani, gdy dotarli do Warszawy. Gwałcili, grabili, łupili. To była dla nich ostatnia okazja, by poszaleć przed końcem wojny, który oznaczał dla nich w najlepszym razie życie w biedzie. Wiedzieli przecież, że jeśli dopadnie ich Stalin, wszyscy zginą, a Niemcy wcale nie traktowali ich zbyt dobrze. Powstanie warszawskie było okazją, by sobie pofolgować. Dostali rozkaz, by zabijać wszystkich, by palić i niszczyć. Robili to wcześniej przez 2,5 roku na Białorusi, gdzie sytuacja wyglądała równie tragicznie jak w Warszawie.
Kiedy pewna lekarka spytała Dillewangera na Woli, dlaczego jesteście tacy okrutni, zaśmiał się i odrzekł, że to nic takiego, że powinna zobaczyć, co wyczyniali na Białorusi. Powstanie warszawskie jest słabo znanym rozdziałem w historii II wojny światowej poza granicami Polski. Czy sądzi pani, że może się to zmienić? Nie dotyczy to jedynie powstania. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co wydarzyło się na wschód od Berlina, jest na zachodzie niemal całkowicie nieznane ludziom, poza historykami oczywiście. Ale gdyby zapytać przeciętnego mieszkańca Londynu, co wydarzyło się w warszawskim getcie, co to była Treblinka albo co stało się na Białorusi, zapewne nie miałby on o tym zielonego pojęcia. Może wiedziałby coś tam o Holokauście. Muszę przyznać, że wiem, co działo się na Ukrainie, ale na Białorusi już nie. Dokładnie. Jest kilka takich charakterystycznych, rozpoznawalnych wydarzeń, jak bitwa o Stalingrad, która była punktem zwrotnym wojny i stała się rozpoznawalna dzięki książce Antoniego Biwora. Niektórzy wiedzą sporo o oblężeniu Leningradu. Ludzie zainteresowani historią wojskowości kojarzą bitwę pod Kurskiem. Ale ogólnie ujmując, powstanie warszawskie wpisuje się w tę ignorancję wydarzeń na wschodzie. Nie sądzę, żeby było w tym coś antypolskiego. Często w podobnych pytaniach kryje się aluzja, że celowo zapomina się o Polakach, ale przecież nikt nie słyszał o Białorusi, a to właśnie tam zginęło procentowo najwięcej ludności w trakcie II wojny światowej. Czy powstanie przebije się do świadomości Zachodu? Pisałam z myślą o tym, aby dotrzeć do anglojęzycznego odbiorcy i mam nadzieję, że się to uda. Dlaczego historyczka z Kanady zainteresowała się powstaniem warszawskim? Co panią skłoniło do zajęcia się tym tematem? Natrafiłam na ten temat jako historyczka zajmująca się Niemcami. Do Warszawy przyjechałam po raz pierwszy w 1987 roku, kiedy pisałam doktorat o manipulacji prawdą historyczną we wschodnich i zachodnich Niemczech po II wojnie światowej. Mieszkałam wówczas we wschodnim Berlinie i przyjazd do Warszawy był jak wakacje, bo życie w NRD było okropne. Warszawa mnie zachwyciła, była dużo bardziej otwarta niż Berlin. Ludzie kłócili się na ulicach o komunizm, co w NRD było nie do pomyślenia. Kiedy jednak pojawiłam się tutaj, zobaczyłam miasto, które było kompletnie zniszczone w czasie wojny na skalę niespotykaną w Niemczech. Już wtedy zaczęłam się zastanawiać, co się tutaj dokładnie wydarzyło i dlaczego było to tak okropne. Stąd właśnie wzięło się moje zainteresowanie powstaniem. Czy sądzi pani, że perspektywa kogoś z zewnątrz pozwala jej lepiej zrozumieć znaczenie powstania w kontekście globalnym lub europejskim? Większość książek poświęconych powstaniu została napisana przez Polaków w kraju lub za granicą. Traktują one z reguły powstanie tak, jakby wydarzyło się na bezludnej wyspie. Chciałam pokazać w swojej książce, że mimo iż powstanie było straszną tragedią i Niemcy nie musieli zrobić tego, co zrobili, choćby dlatego, że było to niezgodne z jakąkolwiek logiką działań wojennych, wydarzyło się w ramach pewnego historycznego procesu. Ważne jest też, że działania Niemców w Warszawie były podyktowane nie tylko względami militarnymi, lecz także rasowymi. Chciałam na to spojrzeć także z tej perspektywy. I wouldn't say stereotypes, but some of the sort of limitations that Poles
Mam nadzieję, że udało mi się przełamać nie tyle stereotypy, ile pewne ograniczenia, które wynikają z przyglądania się powstaniu wyłącznie z punktu widzenia Warszawy. Myślę, że gdy weźmie się pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak kontrofensywa Modela, ruchy wojsk, sukcesy Sowietów, łatwiej zrozumieć to, co wydarzyło się w Warszawie.